Polskie radio. Radio Polskie radio Orzysz. Drodzy słuchacze, dzisiaj mam wielki zaszczyt powitać w naszym radiu, w Polskim Radiu Orzysz supergościa, panią Aletę Polską Dzień dobry, witam wszystkich. Panią Elę poznałam osobiście w 2018 roku, kiedy to prowadziła warsztaty senior zdrowy w kontakcie, sztuka komunikowania się z naszymi orzeckimi seniorami. Pamięta pani te warsztaty? Ale rzeczywiście, bo komunikacja to jest powiem tak, trywialnie mój konik. Komunikacja międzyludzka. Więc oczywiście się przygotowałam, żeby przedstawić tam swoją wiedzę. Jak ocenia pani pracę z naszymi orzeskimi seniorami? No, było fantastycznie, bo bardzo sala reagowała, więc tam były takie przerwy, mogłam komentarze bardzo ciekawe usłyszeć. Także ja tak spe specjalnie przygotowałam, żeby to nie był taki suchy wykład, tylko właśnie interakcyjny, i sądzę, że to się udało. Tak, seniorzy również byli bardzo zadowoleni. Natomiast ja, Szanowni Państwo, miałam takie wrażenie po poznaniu pani Eli, że jest to tak wielowymiarowa, wielopłaszczyznowa osobowość, osoba. Tak bardzo ciekawa, że chciałabym poruszać tutaj różne tematy z panią Elu. Przede wszystkim ciekawi mnie taka rzecz. Pani Elu, z jednej strony, wieloletnia praca w japońskiej korporacji, tutaj nazwy chyba nie mogę podać za bardzo, pewnie. Gdzie zajmowała się pani? Proszę sprostować, jeśli te informacje nie są adekwatne. Negocjacjami, finansami, księgowością i administracją? Tak, zgadza się. Tak? A z drugiej strony na przykład, szanowni państwo, autorski program związany z filmem pod tytułem Kino otwarte na różnorodność i prelekcje w Ełckim Centrum Kultury w tym kierunku. Dwie różne natury. Która jest bardziej pani bliska? Znaczy, to wszystko, ma, wszystko jedno jest powiązane z drugim, bo praca w korporacji to, to jest japońska korporacja, ona nie jest może taka, jak te wielkie, o których my myślimy, dlatego że to były, to były lata 70. ubiegłego wieku, kiedy zaczęłam. I w zasadzie ta korporacja mi bardzo dużo nauczyła, to znaczy, nauczyła mnie przede wszystkim myślenia kreatywnego, jakiejś, przede wszystkim odpowiedzialności i rzetelności. I to był taki okres, kiedy ja musiałam, bo taka była rola y, bizneswoman. No, zaczynałam po prostu od zera i musiałam po prostu zajmować się, jeżeli był jakiś kontrakt, negocjacje od samego początku do końca, czyli później realizacja, czyli finansowanie, wszystko. To mnie bardzo dużo nauczyło. I nauczyło mnie też takiej dyscypliny organizacyjnej, bo to było mm -hmm. dosyć istotne. I ja sądzę, że później tę dyscyplinę organizacyjną też przejęłam do, kiedy kierowałam stowarzyszeniem, bo to było też dosyć istotne, bo kierowanie stowarzyszeniem wbrew pozorom nie jest wcale takie łatwe. To wymaga dużo, dużo wysiłku. Ale we mnie zawsze jest taka otwartość, chyba od samego początku, na wszystko. Otwartość na wszystko. To znaczy, ja nigdy nie byłam hamowana przez nikogo, żeby rozwijać swoje umiejętności. Dla mnie muzyka, kultura to są. To, to są takie przestrzenie, bez których nie wyobrażam sobie swojego życia. I, a zaczęło się jeszcze jak, zanim przyjechałam do Warszawy, do 10 roku życia, mieszkałam w Skierniewicach, w jakim małym mieście. Uh -huh. Myśmy tam mieszkali w takim belwederze, który był przyjęty przez kwaterunek i tam był olbrzymi ogród. I właśnie cały ten taki właśnie ta fantazja, którą, którą właśnie później, jak chyba była, rozwijałam i ona ciągle we mnie jest, to była właśnie kierowana, kreowana była właśnie wtedy na tym, w tym ogrodzie powiedziałabym. Czyli wielki ukłon w stronę rodziców, no, raczej... że pozwalali pani na bycie sobą, na tą tak, otwartość. Tak, także ja nie byłam w ogóle skrępowana, bo akurat to był ten okres powojenny, rodzice się dokształcali, byli nauczycielami, więc praktycznie oni nie, nie kontrolowali, co myśmy robili, ale to, było, to, to miało swoje, swoje, swoje dobre strony, plusy i to jak gdyby od tego się zaczęło i to jest kontynuacja i jest kontynuacja tej otwartości po prostu na, na świat, powiedziałabym. Mhm. Czyli Skierniewice, potem Warszawa i potem 2007 rok Mazury. Tak, ale jeszcze po drodze było harcerstwo i szkoła, bo moja szkoła imienia Jochemia Lewela, z bardzo znanym liceum i. Chciałabym tu powiedzieć, że teraz właśnie nie będę ukrywać oczywiście swojego wieku, bo w zeszłym roku obchodziliśmy 50-lecie matury. Ja zorganizowałam takie właśnie obchody i napisałam do wszystkich, których mogłam wynaleźć z tego rocznika, czy nawet późniejszego, jeżeli ktoś nam nie zaliczył z całego świata 60 osób przyjechało. To było niesamowite przeżycie. I pani organizowała to spotkanie. Tak, organizowaliśmy to spotkanie, ja i jeszcze taki sztab moich kolegów i, i teraz nawet na stronie liceum właśnie są te, są te takie, no albumy porobiliśmy one, można je zobaczyć. Druga sprawa to jest harcerstwo. Harcerstwo też mnie wielu rzeczy nauczyło, bo to było harcerstwo rzeczywiście takiego hartowanie ducha, yy, ciała, przy, wszystkiego. No, mieliśmy wspaniałego drużynowego profesora Andrzeja Jaczewskiego, on nas dużo rzeczy nauczył. I, I ja sądzę, że ten duch tego Lelewela i ten duch harcerstwa są we mnie, bo teraz ostatnio pisałam wspomnienia o, harcer, o harcerstwie. Zresztą, <grym> w 64. tu byłam na obozie harcerskim, żeglarskim koło Orzysza, także ciągle gdzieś, ten, ciągle gdzieś spotykam właśnie tę te, 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 te historię mojego życia, gdzieś ona się przewija. A wracając do 2007 roku, yy, ja pracowałam bardzo intensywnie, to nie była praca od ósmej do czwartej. Myśmy musieli mieć bardzo dużo, właśnie mówiłam, odpowiedzialności, rzetelności i w którymś momencie, no nie wiem, może u wszystkich, ale u mnie nastąpił taki moment przełomowy, czyli wypalenia zawodowego, czyli tak zwana ściana. No i to były takie rozważania, co zrobić. Przyjechałam wcześniej na wakacje tutaj, koło Starych Juch, do takiej małej miejscowości i po prostu zakochałam się w tej ziemi i stwierdziłam, że warto coś zrobić. I zmienić swoje życie. I ja ciągle jestem, uważam, że może jest to akt odwagi, ale jeżeli ktoś ma takie możliwości, czy chce coś zrobić w swoim życiu, to powinien to robić, nie siedzieć na miejscu. No, wynalazłam dom do remontu. Oczywiście zamierzeniem było cieszenie się przyrodą i tak dalej, no, ale nastąpił ten moment zderzenia się tutaj z lokalną organizacją, z samorządem. No i tak powstało stowarzyszenie, w którym później działam przez 10 lat. Od 2000 którego roku? Od dostawić? 2007 do 2017, to mm -hmm. było dziesięciolecie. W 2018 niestety nastąpił kryzys i to no, powiedzieć ideologiczny, ale w każdym razie organizacyjny. No i nie, nie, niestety nie mogliśmy, nie, nie było żadnego chętnego, który przejął te, te działania. W związku z tym zdecydowaliśmy o rozwiązaniu stowarzyszenia. I no oczywiście żałuję, ale z drugiej strony przez te 10 lat myśmy naprawdę bardzo dużo rzeczy zrobili do, tutaj dla lokalnej społeczności, takiej małej ojczyzny, jak to się teraz tak mówi, prawda, ale to już jest, kto przejął i jak będzie dalsze działania, nie wiem. Mnie się wydaje, że każde jakieś takie społeczeństwo, czy mała grupa ludzi, czy, czy po, potrzebuje lidera. Bez lidera się nic nie zrobi. Bo ludzie mają, z ludzi trzeba wykrzesać pewne jakieś takie pomysły, czy zorganizować ich. Bo w mojej opinii, ocenie, tak jak ja patrzyłam, że w każdym drzemie jakiś tam talent, talencik, no nie ujmując, ale naprawdę można z ludźmi wiele, wiele rzeczy zrobić. Ale to musi być ktoś, kto to wydobędzie, mhm. gdzieś to przetworzy, bo to musi być przetworzone i wykreowane, powiedziałabym tak. Tak, wzmocni, zmotywuje. Tak, to jest dosyć istotne, a ja jeszcze do tego miałam takie dodatkowe kwalifikacje, bo brałam udział w, w 12. edycji Szkoły Liderów organizowanej przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i to był wspaniały rok. Rzeczywiście można się było dużo rzeczy nauczyć, dużo wzmocnić i dużo zmienić, bo wiadomo, że jak jest lider może mieć takie zacięcia autorytarne. Ja chciałam to, tego uniknąć, właśnie, żeby, żeby namówić do współpracy, żebyśmy wspólnie to robili, żeby ludzie też się nie bali jak gdyby wypowiadać, czy, czy, czy być indywidualistami, bo to było dosyć istotne. Nie można kierować instytucją, będąc właśnie takim dyktatorkiem. O. Mm -hmm. Tak bym w skrócie to ujęła. Właśnie chciałam Panią zapytać, czego Pani tutaj na tych Mazurach szukała, ale częściowo Pani odpowiedziała mi, że zmęczenie tą jednak japońską korporacją, dokładnością i tym systemem pracy Panią tutaj przywiodło. Jak oceniłaby Pani to życie tutaj na Mazurach i te nasze, tą naszą mentalność, tych naszych ludzi mazurskich? Znaczy ja, dla mnie to był rzeczywiście szok. był. Ja nawet taką pracę kiedyś napisałam, moje potyczki z Polską B. Nie ujmując, nie wartościując, oceniając. Bo jednak przy, przy, przyjazd z wielkiego miasta, gdzie człowiek żyje mm -hmm. w zupełnie innym rytmie i ma mm -hmm. zupełnie inną przestrzeń i atmosferę, i nagle przy, przy, przyjeżdża tutaj do takiego, no w sumie to jest mała wieś, to znaczy ja na wsi mieszkam. I to było zderzenie. No, oczywiście, przyroda jest, ona, ale ona nie rekompensuje wszystkiego. Można się zachwycać przyrodą, ale jednocześnie, jeżeli gdzieś człowiek był tam w tamtej atmosferze, to będzie mu to brakowało i wydawało mi się, że być może jest to pole do działania, żeby tę atmosferę taką w jakimś sensie tutaj rozwinąć. Obudzić. Obudzić ludzi. jakoś, bo ja, ja zawsze mówię, zawsze dla mnie jest ważny człowiek i zawsze jest ważny potencjał. Druga sprawa to jest, ja się zaczęłam interesować w ogóle tą ziemią tutaj, bo, mhm. bo, bo my wszyscy mówimy te ziemię, ziemie odzyskane i tak dalej, ale to, to jest tylko hasło, ziemie odzyskane, Mazurzy, Niemcy. I jak się rozmawiał z miejscowymi ludźmi, to u mnie ludzie na wsi nie wiedzieli, że cmentarz był na wsi. Także, 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 także że, w każdy, że w każdym wsi była szkoła. Myśmy tu z koleżanką jeszcze, jak pracowała w bibliotece w, w, w Starych Juchach, z, z, zrobiłyśmy taki album, tropem dawnych szkół. I o właśnie o edukacji tutaj i o... Widziałam ten album. Tak, tak. Mhm. Także to były, to były takie, ten jeszcze nie mówię, zrobiliśmy taki film o mazurskich wierzeniach. To była fantastyczna zabawa, czyli były bardzo różnorodne. No i oczywiście większość tych działań to były, to były, były sportowe też, bo robiłyśmy dla dzieci w wioskach takie zawody sportowe, czy jakieś tam zajęcia sportowe i też później jakieś pikniki właśnie takie rodzinne. No, ale główną taką moją przynajmniej taką ideą to było stworzenie takiego społeczeństwa obywatelskiego, czyli partycypacji w, w wydarzeniach i w rządzeniu, bo takie taki były zamierzenia, były działań samorządów, bo to się nazywa samorząd, w związku z tym ja się na tym kierowałam i na tym chciałam, no, stworzyliśmy tę strategię oczywiście dla rozwoju gminy, ale to później, żeby ten strategi ta strategia, to nie, to nie miał być papier sam w sobie i leżeć na półce, tylko miał być to taki jakiś punkt wyjściowy do dalszych działań, mhm. ale tutaj potrzeba współpracy samorządu, organizacji, ludzi, wszystkich. I trzeba, trzeba by było tym pokierować. Jakakolwiek strona, która sprawia jakieś problemy, obiekcje, to już to nie wychodzi później. Czyli można teraz, Pani Olu, zaryzykować stwierdzenie, że tak jak wypaliła Panią ta japońska korporacja, tak troszeczkę wypaliła Panią praca w samorządzie? No nie w samorządzie, tylko współpraca z samorządem, bo sama organizacja, idea organizacji pozarządowych jest wspaniałą ideą. Ja uważam, że ona rzeczywiście ludzi jakoś yy, wzmacnia, uczy dużo rzeczy i. I to by było cudowne, żeby takie organizacje po prostu były trwały. Nasza organizacja, jak ja mówię, w statucie, mieliśmy działalność bardzo zróżnicowaną od A do P. Czyli praktycznie wszystko mogliśmy robić. Myśmy się skupili na tych przestrzeniach edukacji, ekologii i na właśnie społeczeństwie obywatelskim. Bo uważam, że jest, jest szkoła. Więc wszystkie zajęcia jakieś takie sportowe powinna szkoła organizować, tym bardziej, że jest koordynator sportu, więc on za to bierze pieniądze, on powinien po prostu to robić w szkole, jakieś zajęcia pozaszkolne. My nie jesteśmy jakimiś fachowcami, żeby… Oczywiście były drużyny, jakieś tam organizacje chyba piłkarskie, ale to też już chyba nie istnieje. Ja, a poza tym, no umówmy się, że wszelkie takie… Oczywiście, że musieliśmy działać na zasadzie realizacji pewnych projektów bo my nie mieliśmy pieniędzy dużych, tylko z 1%, ale to, to, to śladowe były, śladowe, śladowe przychody, więc myśmy musieli liczyć albo na współpracę z samorządem, albo właśnie na jakieś granty. Tu byśmy też myśleli o tej kulturze, tylko właśnie w współpracy właśnie z domem kultury, tylko... My wszyscy dobrze wiemy, że, że nakłady na kulturę, w te, szczególnie w takich małych miejscach, są bardzo ograniczone. Ja mam czasem wrażenie, że to są ochłapy albo resztki. Że nie, nie mierzy się kultury tutaj jako jeden z głównych programów, bo kultura jest jak gdyby na. Za... A jakoś to będzie. I pra... I tu ja mogę mówić dużo o kulturze, ale kultura się postrzega zupełnie inaczej. A ja mam zupełnie inne podejście, bo raczej uważam, że właśnie kultura jest kultura to jest nasze życie. Jakby nie mówić, bo kultura to jest to jest to, co, to, czym my jesteśmy, to jest właśnie ta kultura. Esencja. Esencja. I my nie mówmy, że kultura to jest kino, teatr, nie, bo kultura to jest, to jest wszystko. To są nasze zachowania, to są normy społeczne, to jest wszystko. I jeżeli my nie będziemy tego postrzegać i, i uczestniczyć w tym, i sami kreować, czy, czy, to, to nie sądzę, że to jest dobry kierunek później dla rozwoju społeczeństwa. Z dbałością i z wnikliwością. Tak. Także to są, to są takie. To są takie yy... Znaczy, ja mam tutaj takie w domu, to mam takie hasła nawet. <noise> bo dla mnie też jest dosyć istotna porozumiewanie się z ludźmi, czyli ta komunikacja, o której na początku wspomniałam. Yy, I to jest też mój konik, taki właśnie kultura media, komunikacja, to są moje specjalizacje socjologiczne, yy, czyli kultura, i właśnie to, to, to porozumiewanie. Ja mam taki, w domu taki plakat, zresztą często jest tam gdzieś pokazywany. To jest dialog grozi zrozumieniem. Tu mamy <laughs> każde, każde trzy słowa, mają, mają kolosalne znaczenie: dialog, grozi i zrozumieniem. A druga sprawa to ja cały czas kładę, kładę nacisk na edukację. Jest taki Frank Zappa, taki bardzo znany jazzowy, jazzowo-rokowy muzyk, który taki hasło ogłosił, i to też u mnie jest. Gdzieś tam wywieszony, że umysł jest jak, para, jak spadochron. Jeśli nie otworzysz, nie działa. Czyli, czyli o co chodzi? Bo ja cały czas jestem za edukacją. To, tą edukacją od momentu urodzenia do, do późnych lat, nawet do końca, do, do śmierci. Uważam, że ta edukacja jest po prostu kwintesencją naszego życia. I jeżeli ta edukacja będzie na byle jakim poziomie, to my nigdy nie będziemy mieli tego społeczeństwa prawdziwie wykształconego, czyli rozumiejącego, czyli otwartego na życie, na pewne wyzwania. Bo ja mówię, że tu są, tu są dosyć istotne właśnie te wyzwania, czyli żeby ludzie w tym uczestniczyli, bo oczywiście, że mamy kulturę i mamy uczestnictwo, bierne albo aktywne, czyli albo pobieramy już te wytworzone artefakty, albo też uczestniczymy. Ale jednocześnie przy tym wszystkim my musimy być cały czas otwarci na wszystkie nowe jakieś trendy, prawda? Bo, bo, bo znane jest to wszystkim, no to już powtórzę się to trywialne, lubimy to, co znamy, a to, co nowe, jak gdyby nas zniechęca. A ja uważam, że właśnie to, co nowe, to jest, to jest właśnie to jest cała kwintesencja życia odkrywanie czegoś nowego nie ograniczanie się do. Do, do, do jakichś już, 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 już ograniczonych, już, już znanych rzeczy. Mm -hmm. No, ale, Pani, Olu, otwartość to taki dość trudny temat, bo my wszyscy deklarujemy poniekąd, że jesteśmy otwarci. Z kim by Pani nie rozmawiała, to tak, jestem tolerancyjny, otwarty. Ale jak przejdzie co do czego, to myślę, że też nie do końca jesteśmy świadomi, co ta otwartość w sobie niesie. A ja jeszcze najbardziej byłam zaskoczona w trakcie studiów, jeszcze kiedy y, robiliśmy takie badania poszczególnych elementów osobowości i wśród nich, aspekt właśnie otwartości, gdzie okazało się, że na 30 osób może dwie osoby dysponowały otwartością takiego badacza, naukowca, zupełnie mm -hmm. takiego nastawienia zerowego, że tak powiem, y, zu zupełnej czystości takiej umysłu. No, y, zdecydowana większość jednak y, te wszystkie paradygmaty, te obostrzenia, te granice, to wszystko tak mocno w nas pracuje, że my Pewnie myślimy o sobie, że jesteśmy otwarci, natomiast y, niestety nie przejawiamy takich cech. No, bo to chyba jest hasło, tylko. A my, my, lubimy, my lubimy działać właśnie w sferze takich haseł. Tak. Ja cały czas mówię, że oczywiście edukacja, czyli nau nauczanie myślenia sam samego i właśnie tej otwartości, czyli odkrywanie tego świata. Jeżeli ja mówiłam o tych Skierniewicach, to myśmy się bawili w ogrodzie. Myśmy nie mieli telefonu, radia, telewizji, nic nie mieliśmy. Myśmy, nasza wyobraźnia pracowała. Może jeszcze książki, bo myśmy się tam bawili w Indian, czyli oczywiście Karol Mai, Winetu i tam inne. Ale to był. To powodowało nieprawdopodobne, właśnie taką kreację, kreatywność. No, my w Robin Hood'a się bawiliśmy. <laughs> to ja jeszcze wtedy nie słyszałam o tym, ale, ale tak jak mówię, właśnie dlaczego jest ta edukacja ważna? Ja często, często powtarzam takie swoje spostrzeżenia, bo jest ten film Seksmisja. I tam jest oczywiście sztucznie stworzony świat, nie, mogą, mogą tam być oczywiście te elementy feministyczne, ale nie, ja bym to bardziej ogólnie uznała, że jest sztucznie stworzony świat. I dopiero ci bohaterowie na samym końcu wychodzą i widzą, że ten świat jest zupełnie inny. I ja właśnie mówię, bo to są takie imaginaria narzucone, prawda? Przez, 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 przez edukację i tak dalej, czyli nie pozwala się na, na myślenie samodzielne. Jeżeli my otworzymy, już od najmłodszych lat dzieciom, czyli damy im taką swobodę myślenia, żeby one same wiedziały, żeby one odkrywały ten świat, ale nie narzucony, bo przez co teraz? Otworzą telefon i już jest coś narzuconego, otworzą telewizję, jest to samo. Więc jeżeli się książkę czyta, to wiadomo, że ona bardziej wzbudza wyobraźnię. I przynajmniej tuż w tym kierunku możemy. Rozmowy, czyli komunikacja w rodzinie, w domu, ale nie na zasadzie, że tobie tego nie wolno to i, i, i bez tłumaczenia. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego to, jeżeli tej edukacji my nie naprawimy od samego początku, to ja uważam, że to społeczeństwo będzie absolutnie z, 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 zniewolone, powiedziałabym nawet, użyję ostrego słowa. Pani Olu, to w jaki sposób co by mogła Pani doradzić, nie wiem, rodzicom, wszystkim nam, jak tą otwartość sobie stymulować, jak ją odkrywać? No ja uważam, że przede wszystkim rozmowy w rodzinie, bo to powinno być, bo my mówimy tylko o tej socjalizacji wstępnej, że tam do trzeciego roku życia, później dziecko idzie do przedszkola, idzie do szkoły i jak gdyby. Może w niektórych przypadkach rodzice też niekoniecznie uczestniczą do, do, do końca w tym wychowaniu, ale ja uważam, że właśnie takie rozmowy w rodzinie są bardzo istotne. Poza tym pokazywanie tego świata, czyli zabieranie nawet na takie wędrówki, żeby. Ale o... jeśli rodzic jest sam zamknięty, to rozmowy to też jest jakby takie. Gdzie jest ten moment, kto nam powinien otwierać oczy, kiedy to powinno się zadziać, żeby było jeszcze skuteczne. Znaczy może być to sprawa indywidualna, ale mnie się wydaje, że jeżeli są takie instytucje jak przedszkola, bo to, to jest też dosyć istotne. Ja Uważam, że dziecko czwartego roku życia czy piątego powinno obowiązek być powinien przedszkolny. Że idzie do przedszkola i tego, muszą być mądrzy tylko wychowawcy, którzy pokażą pewien świat, prawda, rysowania, malowania, nie karania czy jakiegoś takiego nie, nie, nie. Ja tu się spotkałam z różnymi przypadkami takiego właśnie y, sekowania y, młodych ludzi, którzy mają coś innego do powiedzenia i wychodzą poza pewne stereotypy, standardy. Co mnie bardzo mocno zdumiało, bo, bo oczywiście tu się nie stworzy żadnego, powiedzmy, w takich małych miejscowościach jakichś prywatnych przedszkoli, szkół, ale jeżeli będzie, no ale z drugiej strony to ja się też boję, że jest pewien narzucony taki porządek edukacyjny. Ja nie wnikam, bo ja, ja się nie znam, ale jak rozmawiam z rodzicami, jak oni mi mówią, co jest w książkach, to je, my, dla mnie jest to porażenie. Bo ja rozumiem, ja byłam wychowana w komunie, no to wiadomo było, jak jest, ale. Oprócz, też był porządek. Też był porządek, ale, ale tak jak mówię, myśmy byli bardziej chyba luźni i swobodni. Bo pamiętam, że, że, że dla nas zdobycie płyty Niemena, czy jakiegoś zespołu, to było przeżycie, to, to było naprawdę, to było, to było odkrywanie świata właśnie. Ja zawsze mówię, bo to jest też ta platońska filozofia tej jaskini platońskiej, jeżeli my sami nie będziemy też widzieli, nie będziemy mieli tej otwartości i tej swobody, tej elastyczności, to, to nie, ale to wie, to jest rodzina, to jest szkoła, to jest przedszkole, no to jest szereg instytucji. Różnych, czyli nie takiego dogmatyzowania. Nie będę tutaj wchodzić na ścieżkę religijności, kościelności, bo to, to nie czuję się upoważniona, ale ja uważam, że jakiekolwiek właśnie takie dogmatyzowanie, że jest taka a nie inaczej i niemożliwość odkrywania czegoś nowego, no jest paraliżujące i to jest niszczące, powiedziałabym. A kultura, kultura, no kultura. No w zasadzie też kultura to jest też ważne. Czyli takie ośrodki, jak właśnie ośrodki kultury, one powinny być właśnie taką przestrzenią, gdzie można realizować. Ja wiem, że jest ta festiwalizacja tego życia kulturalnego, bo tu trzeba zrobić, bo to jest Dzień Ojca, Dzień Matki, jakaś tam rocznica, akademia i tak dalej. Okej. Okay. Każdy ma prawo brać to, co lubi i to, co chce, ale jednocześnie. Powinien być taka tendencja czy trend taki, żeby też pokazywać nowe jakieś wyznania, takie wyzwania, które są albo mało znane, albo nieznane. I ja sądzę, że to, to, to się może udać, tylko czego to wymaga? Wymaga kompetencji, wymaga cierpliwości, wymaga też kontynuacji. Bo jeżeli my robimy projekt jakiś Okej, robimy projekt. Ja to nazywam projektoza i grantoza. Czyli grancik, <gry> projekcik i później Rozliczamy. się kończy. Do i do widzenia. A ja uważam, że każdy projekt ma tylko i wyłącznie wtedy sens, jeżeli ma swoje następstwa. I nie to, że my piszemy tam w deklaracjach, prawda, że my tu będziemy kontynuować, tylko róbmy to. Że na przykład były taki Nordic Walking. No i okej, okay, był Nordic Walking, skończył się. A dlaczego tego nie kontynuować już poza, żeby ludzie się po prostu razem spotykali i mówili? Poza mm -hmm. tym nawet takie właśnie mówię, jeżeli jest taki projekt czy coś, to właśnie on może wyzwalać, bo tak, rażę rodzi taką wspólnotę między ludźmi, czyli ludzie się spotykają i, i coś dalej robią. Fantastyczną rolę spełniają te uniwersytety trzeciego wieku tylko one są, ci ludzie już są jak gdyby takim środowiskiem zamkniętym, bo to są ludzie w swoim wieku i tak dalej. Fajnie by było, gdyby to też było jakoś korelowane, czy coś z jakimiś działaniami młodzieżowymi, żeby też młodych ludzi uczyć, że są ludzie starsi, że oni będą też kiedyś i żeby to, żeby takie właśnie było współdziałanie. Nie wiem, czy to się dzieje, czy nie. Pewnie w niektórych środowiskach się to dzieje. Ale to jest istotne, bo ja widzę, na przykład, miałam przecież ten projekt kina, taki był bardzo intensywny, właśnie kino otwarte na różnorodność, bo teraz mam to kino seniora, to jest są miesięczne spotkania, ale myśmy mieli taki właśnie w ramach nie równać szansy, ale no, działaj lokalnie. Mhm. I bardzo dużo ludzi przychodziło, bo ja też pokazywałam filmy, bo poprzez film film jest fantastycznym polem edukacyjnym. I myśmy mieli te filmy o, o na przykład o edukacji, o ochronie środowiska i o różnych właśnie w różnych krajach jak się różne rzeczy mają dzieją, czyli stosunki w rodzinie, polityka i tak dalej. Więc to była bardzo, bardzo duża różnorodność. I, I to było właśnie przyjmowane. I większość filmów się podobała. Więc to, to dla mnie też było zaskoczeniem. Bo nawet dla ludzi starszych też są pewne odkrycia. Cały czas odkrywamy. Oczywiście. Czyli to była pani Elu, pani osobista pasja, film. Czym pani się interesowała od y, najwcześniejszych lat, powiedzmy, czy tam młodzieńczych. I przyniosła to później pani w swoje codzienne życie, zarażając tym innych, tak? Tak, tak, film, film. Ja zawsze mówię, że film jest y... Film jest naprawdę bardzo dobrym narzędziem i komunikacyjnym, i edukacyjnym, i właśnie poznawanie tych kultur różnych na świecie. I że... stymulowanie tej otwartości, tak. poniekąd, o no, której mówimy. Zdecydowanie, bo później oczywiście mieliśmy dyskusję, więc ludzie wyrażali swoje opinie. Często bardzo dziwne te opinie były, ale bardzo takie szczere i otwarte. I o to chodziło właśnie. Żeby a jak powiedzieć. długo pani te zajęcia prowadziła? To było Filmowe? Ten, ten projekt to był pół roku, a teraz mamy praktycznie cały rok prowadzę, bo raz w miesiącu jest w kinie w, w w, Ełku, w tym Oewskim Centrum Kultury jest, mm -hmm. jest właśnie kino seniora. My później... I pani wybiera repertuar? Nie, ja muszę to, muszę to korygować czy, czy umawiać się. Z... Niestety są te ograniczenia dystrybucyjne. O ile myśmy tutaj mogli sobie wybierać filmy, bo tam mieliśmy ten parasol tam już nie wchodzę w szczegóły taki filmowy, że można było wyświetlać filmy na DVD, a tutaj już jest niestety sprawa dystrybucji, czasem dystrybutor wyznacza pewne warunki, więc tutaj miałam bardzo dobrą współpracę, mam z panią, która kierowniczką, która się tym zajmuje i rzeczywiście filmy wybieramy genialne. Ostatnio na przykład właśnie był ten japoński film Koreedy, który japończyk, który zrealizował film we Francji, no genialny film, zresztą ja ciągle mam jedne, jednak te ciągoty japońskie <laughs> i tę kulturę japońską i też miałam takie kiedyś tam w parafii, mieliśmy dyskusję o, o kobiecie w Japonii na przykład, czyli znaczy oczywiście, że ja się interesuję tylko, znaczy nie tylko filmem, bo ja się przede wszystkim interesuję życiem, a dla mnie życie to jest kultura, to jest edukacja, to jest polityka, to jest wszystko. Ja, ja po prostu żyję w tym kraju i ja chcę wiedzieć, mieć świadomość, co się dzieje w tym moim kraju i jakie są przyszłości tego kraju, chociaż ta moja przyszłość już jest może trochę ograniczona, ale, ale ciągle jednak ta przyszłość przecież ja przeszłam przez te wszystkie rewolucje tutaj od, od momentu urodzenia, przecież to się dużo działo. W 80-tych latach nikt nie myślał, co, że będzie taka Polska, jaka jest teraz. No. To jest, to jest niesamowite przeżycie, ale z drugiej strony mnie to boli, jeżeli ktoś mówi, że komuchy, komuchy, a za komuny to było to. No przepraszam bardzo, ja się wykształciłam za komuny, ja czytałam za komuny, to wszystko było tego. To jeżeli tak teraz bardzo Wam ta komuna leży, to dajcie dyplomy, róbcie, idźcie na studia, róbcie na nowo, jeżeli tak ta komuna. No taki był, taki był czas. I nie można powiedzieć, że wszyscy kolaborowali czy, 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 czy coś, no ale w pewnym sensie, no żyliśmy w tym kraju i oczywiście można to w różny sposób interpretować i krytykować, ale przede wszystkim to była młodość. To była młodość i to też inaczej się na to patrzyło, mhm. ale też mi to dało wykształcenie, dało mi możliwość pracy, dało mi możliwość mieszkania, no wszystkiego. To nie jest tak, że gdzieś, że, 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 że ta komuna to samo zło było, no, więc ja tego, na przykład teraz tego, jak ja to słyszę, to, to się trochę denerwuje. I to jest mówienie przez ludzi, którzy żyli w tej komunie. To jest niesamowite. Bardzo często. A czego, pani Elu, oczekuje pani od domów kultury? Ech, no ja uważam, że domy kultury, tak, przede wszystkim no to trzeba mieć jakoś, przede wszystkim trzeba myśleć, tak się to teraz modnie nazywa, foresight, czyli prospektywicznie. Czyli nie planować, co się w tym roku dzieje, tylko co się będzie wydarzało w jakiejś perspektywie paru lat, prawda? Bo my musimy też... Kulturę, no my musimy też obserwować różne zjawiska wokół, które się dzieją. Czyli, czyli co, o czym możemy walczyć? Ja bym chciała, żeby, żeby kultura była inaczej finansowana. Bo oczywiście na razie mamy granty, mamy jakieś tam z Unii różne projekty, a jak tego zabraknie, to co? To już sami niczego nie zrobimy. Czyli, czyli ta kultura, bo ta kultura też ma wpływ w pewien sposób na gospodarkę. Umówmy się. Że, że ludzie jak, jak gdyby są bardziej otwarci, wykształceni, czyli korzystają z tej kultury, to oni też będą inaczej pracować, inaczej będą postrzegać właśnie, właśnie takie życie, inaczej będą postrzegać człowieka, inaczej będą właśnie o, te, o ta otwartość, czyli nie te stereotypy. My musimy też walczyć z tymi stereotypami, które mamy, dlatego one tak jakoś wpływają źle na tę naszą otwartość bo są pewne stereotypy które się gdzieś tam już też od najmłodszych lat ludziom wpaja czy w szkole tak i tak dalej tak mocno siedzą że po prostu nie sposób czasem tak. także, także także mówię to właśnie to poznawanie Czyli projektowanie projektowanie jakieś przyszłościowe co my możemy zrobić no i tak jak mówię to że to że każdy ma prawo wymagać bo ja tu nie chcę oczywiście oceniać i tak dalej ale jeżeli poprzestaniemy na muzyce dyskopolo to 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 my się nie będziemy rozwijać. Ja wiem, że na przykład jazz jest trudny, ale, ale, ale dlaczego nie pokazać? Dlaczego nie zachęcić i od jakiejś tam powiedzmy mniejszej. Dlaczego, jak ja mówię, Felini, to wszyscy się za głowę łapią, że to jest takie okropne. No ale to, że on jest takim, takim niezrozumiałym reżyserem. Ale u nas jest ten lęk przed poznawaniem, bo nie ma tej otwartości. Jeżeli nie ma tej otwartości, to my nigdy niczego do niczego nie dojdziemy. A tutaj, właśnie działanie to ma właśnie kultura kultura i edukacja, bo one są, to są takie dwie przestrzenie ze sobą sprzężone, nieprawdopodobnie, one nie mogą istnieć osobno. I edukacja właśnie i kultura, jeżeli szkoła czegoś nie spełnia, to nie spełnia ten dom kultury, czyli robi takie zajęcia, które ten, no i druga sprawa, no to jest absolutnie, musi być współpraca z samorządem i z lokalnymi też innymi organizacjami i wspierającymi biznesami, bo to też jest dosyć istotne, żeby ludzi też zachęcić, żeby to, żeby, tworzyć tę, tę lokalną społeczność bardzo różnorodną z różnych, z różnych jak gdyby środowisk i to jest, to jest właśnie istotne i pokoleniowo, pokoleniowo to też jest takie, takie ten dosyć istotny. Z, 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 Dosyć istotna polityka, właśnie pokoleniowa. Bo międzypokoleniowa. Międzypokoleniowa, właśnie i, i tak, tak. To jest, żeby się te grupy też nie zamykały, że seniorzy siedzą osobno tu i tak dalej. Później seniorzy będą też tak, żeby też nie uprzywilejowywać pewnych grup, tylko właśnie działać, współdziałać. No mm -hmm. Współdziałanie to jest mm -hmm. istotne. Mnie to, mnie nauczyła też właśnie praca w korporacji, właśnie takiej, tej rzetelności, odpowiedzialności, a jednocześnie działanie właśnie w tym gronie. I duża, druga sprawa, która jest bardzo istotna, według mnie, to jest zawsze kontrola i monitoring. Bo jeżeli tego nie ma, to, to jest takie rozprężenie i, i uważam, że, że to jest, i to jest naturalne, bo ja wiem, że właśnie jak się w takich korporacjach pracuje, to wiadomo, że jest tam jakaś i wtedy ludzie wiedzą, że że jednak pewne rzeczy muszą, muszą być kontrolowane, muszą być zakładane realizacje. Myśmy jeszcze, jeszcze tak powiem jedno, bo to jest dosyć istotne, myśmy oprócz kontraktów o umowę, umowę o pracę mieliśmy jeszcze tak zwany code of compliance, czyli kod postępowania, czyli było wyjaśnione, do pracy przychodzisz tak ubrana, że, że, że jak telefon odbierasz, to masz mówić, być grzeczna, uprzejma, że z klientem i tak dalej. To były takie sprawy, być może one były zrozumiałe, być może, że czasem śmiesznie to brzmiało, ale wtedy było napisane i widziałaś już, co, co masz robić, a czego masz nie robić. No, ja sobie nie wyobrażam, żeby przyjść do pracy na przykład w sukience z dekoltem i jakoś wyzywająco umalowanym być, bo to był taki no to był, nie wiem, no to, było, to było takie oczywiste dla mnie. Ja sądzę, że też pewne rzeczy, jeżeli my sobie powiemy pewne rzeczy z góry, to ja sądzę, że to będzie lepsze niż niepowiedziane nie, nie, nie rzeczy no, zgodnie z filozofią że jeżeli czegoś nie powiemy, to tego nie ma. Nie, więc właśnie mm -hmm. lepiej pewne rzeczy. I tu wracam właśnie do tej komunikacji, że ta komunikacja jest naprawdę, my się musimy uczyć komunikacji, czyli jak rozmawiać, żeby się nie obrażać, jak się, jak się zachowywać, jakie postawy przynosić, jakie mimiki, gestyki i tak dalej. To jest bardzo podstawowa sprawa, dlatego ja mówię, jeżeli są takie właśnie możliwości uczenia ludzi tej komunikacji, to jest bardzo istotne. Tak, jak nie brać do siebie pewnych rzeczy. No więc właśnie umieć dyskutować przede wszystkim, tak. no. ten, ten... nie obrażać się, zresztą w naszej komunikacji tak jakby króluje ocena mocno, my jesteśmy my wartościujący, na każdym... oceniający. Tak, tak, tak. tak, tak. tak, tak. Już... I od razu tak, 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 tak. To jest bardzo ciężkie, bo ja też się spotykam z różnymi środowiskami właśnie takimi, e, powiedziałbym też politycznymi i zauważam, że bardzo ciężko jest, szczególnie w tych, szczególnie w tych czasach. Bo jak ja sobie przypominam, ja nie, nie było tego problemu dużo wcześniej. Od pewna ja nie będę tu wkraczała w, w żadną dziedzinę polityki, bo umiałabym to na pewno wytłumaczyć, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli my zaprzestaniemy uczyć się właśnie tej komunikacji z ludźmi, to naprawdę to do niczego dobre, dobrego nie doprowadzi, bo to później będą, będzie to język tylko takich krótkich komunikatów, obrażania się, czy, czy, czy w ogóle nie, nie dojście do porozumienia. Dlaczego mówię dialog grozi? porozumieniem. No to jest fantastyczne hasło, prawda? Grozi I, i, i to jest na takiej zasadzie, że my się boimy rozmawiać, bo aż a, a nuż dojdziemy, a nuż nas coś przekona do jego mm. <laughs> powiedzmy. Tak. Tych. A młode pokolenie siedzące w smartfonach tutaj szczególnie ta komunikacja byłaby jednak. Oj, to jest to jest wyzwanie, to jest wyzwanie. wyzwanie. Ja w tym nie wyrosłam, więc ja nie wiem. Komputer, uważam, że jest fan... internet jest fantastyczną rzeczą. Ja sobie nie wyobrażam życia mm -hmm. bez komputera, bo praktycznie bardzo korzystam. Czy z, czy z takich czysto pragmatycznych spraw, czyli z prowadzenia jakichś towarów, czy z komunikacji z ludźmi. Ja piszę bardzo dużo maili, z, z różnymi ludźmi współpracuję. Teraz zaczęłam też pisać różne takie wspomnienia, właśnie o harcerstwie wspomniałam, a teraz zamierzam właśnie też nawet o tej swojej pracy w korporacji napisać, bo taki przychodzi moment, żeby żeby, żeby no, przekazać pewne, pewne jakieś takie swoje wrażenia. Czy to to nie, nawet nie chodzi o publikację, tylko chodzi o to, że, że, żeby wykorzystać pamięć i żeby rzeczywiście, więc y, mówię, no jest komputer, jest, y, jest faktem jest, że jak się człowiek czasem starzeje, to brakuje mu słów i oczywiście można w Google, ale, ale i to jest fajne, bo... Pani lo, pani nie brakuje w ogóle słów. <laughs> nie, to, to jest tylko ten, ale są takie momenty rzeczywiście, że... Znaczy ja cały czas uważam, że ja jestem osobą mobilną, więc zawsze stawiam przed sobą jakieś wyzwania i zawsze mówię, jeżeli jest jakaś sytuacja, to trzeba sobie znaleźć jakąś niszę. Czy to będzie nisza? Ja zresztą mówię, no my tu jesteśmy w ośrodku kultury i ja cały czas mówię, bez kultury nie ma życia. To jest dla mnie, dla mnie niepojęte jest jak można muzyki nie słuchać, filmu oglądać, jak można w ogóle nie przeżywać na przykład jakiegoś widoku, obrazu, ale nawet... Przyrody, bo mm -hmm. idzie się do lasu i to jest niesamowite jak można. Jak można. Ja często jeżdżę na te podlasie Slowfest, na te różne imprezy takie, które tam są i tam są takie odkrywania. Na przykład idzie spacer po lesie i pani opowiada, że drzewa umieją mówić. Na przykład. No to jest takie zaskakujące, a to fakt. Więc, więc mówię, są takie różne… Różne dziedziny życia, które są cały czas przed nami otworem, i ja uważam, że wszyscy powinni. Ja się bardzo cieszę, jak są właśnie te kluby seniorów, że gdzieś że ludzie i uczestniczą czynnie. I ci ludzie nie siedzą przed telewizorem, nie oglądają to słowach, słynne M jak miłość, nie żyją życiem innych ludzi, tylko odkrywają swój własny świat. Właśnie. I teraz co zrobić, żeby, żeby to przekazać młodym ludziom, mhm. żeby, żeby właśnie ich takie. No i to, tu jest zadanie i o takiego ośrodka kultury, i takiego, i szkoły przede wszystkim. Mhm. Ale jeżeli szkoła będzie tłamsić pewne, ja nie chcę teraz mówić, ale to, to, to nauczanie medialne, bardzo są różne opinie, ale nie wszyscy wiedzą na przykład, że dzieci nie wszystkie miały komputery, że nie wszystkie miały internet, że, nie, że były z tym problemy mhm. I nie wiem jak to było badane, czy to było wspomagane, czy, czy w ogóle w jakiś sposób, no, po, pomoc była tutaj, tutaj, ale ja wiem, że dostęp taki na wsi, dzieci do różnych takich możliwości, właśnie tej, tego kreowania, tego, tej innowacji, bo to, to jest ważne. To tu jest bardzo ograniczony i to mnie boli na przykład, bo niby, wszyscy, no niby są. Oczywiście no to już wykluczenia się pojawiły po prostu. Tak, 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 ja to widzę. Ja to widzę, bo znam takie przykłady, no nie będę, bo to mogły być rozpoznawalne, ale widzę, że pewne pasje często nie mogą być realizowane, bo nie można się wydostać na przykład. I chodzi o tę komunikację. Praktycznie każdy w rodzinie ma samochód, tylko jest kwestia Poświęcenia tego, bo to, to też właśnie tutaj od rodziców zależy ewentualnie od szkoły. Mhm. Ja kiedyś zorganizowałam dla dzieci, zebrałam pieniądze i zorganizowałam dla dzieci, tam z dwóch wsi, wyjazd do centrum Kopernika. No i to było przeżycie. Ale nie w samym centrum Kopernika, tylko wie pani co? Winda. <grym>, ale ja nie się dziwię Czyli się. Czyli bo... to dawno było. <grym, tak. Dawno. <grym>, no jakieś 6-7 lat temu. No. Ale Aha, to... nie no, winda taka przezroczysta, która mm. to nie taka zwykła winda w domu. Tylko Że to... w ogóle winda Że tylko ta winda, gdzieś... winda. Tak, jaka winda, bo to dla mnie to też jak widzę w filmie gdzieś tam ta winda leci gdzieś na wierzchu budynku, no to też jest zdziwienie, ale ja pamiętam swoje lata schody ruchome, więc to ja się nie dziwię, bo oprócz tych wszystkich, fraski... To było po prostu przeżycie, bo te dzieci coś odkrywały. Niech to będzie winda, ale to jest coś już takiego właśnie odkrywczego, prawda? Tak. Że coś się nie tego. Tak samo, tak samo no oczywiście, że można wyjąć komputer i tam wszystko jeździć, ale, ale naprawdę można samemu zobaczyć gdzieś, choćby wycieczkę zrobić, ale nie statkiem po, tam, do Augustowa czy gdzieś, tylko coś innego takiego zrobić. Także, no i oczywiście druga rzecz to jest też to, to, jest to dbanie o to środowisko, bo jak ja widzę, to przerażenie mnie ogarnia. Takie, takie, ten, no to, no ale to wszystko znowu wracamy do edukacji, jeszcze raz edukacji, no i to… To jest, to jest właśnie ten, to jest taki, ja mówię, to jest ten punkt wyjściowy wszystkiego. bo jak... I kultura. Kultura, później edukacja, później ten. A kultura, no to kultura to tak, jak jeszcze raz powtórzę, to jest nasze życie. Czyli my sobie właśnie musimy uznać, co, są, co, co jest zwyczajem, co są zasadami współżycia, komunikacji, no praktycznie wszystko. Ja tu nie będę oczywiście żadnych teorii y, 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 mówić właśnie tych, tych y, kulturalnych, no i to, że człowiek też jest stworzony do życia z drugim człowiekiem, to jest istotne i do działania, jeżeli to działanie wykrzesamy z niego, mhm. ale to zawsze potrzebny jest ten, ten lokalny lider i ta szkoła liderów, na przykład, którą bo to Fundacja Batorego poprzez tę współpracę właśnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, to jest to są fantastyczne, to są fantastyczne rzeczy, bo tam oprócz wykładów to jeszcze były takie ćwiczenia właśnie z, z, z bycia w grupie odpowiedzialności grupowej, to jest istotne, bo... A jaki był, a była średnia wieku w, w spośród tych liderów? No była od chyba 20 paru, chyba do ja jak zwykle, bo ja wszędzie gdzieś zapisuję, to jestem najstarsza. Nawet na flamenko jak się zapisałam, to też byłam najstarsza. Czyli, czyli, są, czyli są jakieś takie właśnie... Duża rozpiętość. Duża, duża rozpiętość była, ale absolutnie nie było żadnych tych, bo ja wiem, że były takie nawet ćwiczenia bardzo sprawnościowe fizycznie i usiłowałam to zrobić, ale nie było żadnych właśnie takich jakichś tych, że ktoś tam... No, wykluc wykluczeń powiedziałabym. Mhm. No i to była taka pełna y, integracja. No, nasza grupa się spotyka do tej pory, także. I, to jest, i to jest istotne, Sukces. bo myśmy takiego ducha poczuli. Tak samo jak. Tak samo jak harcerstwo czy szkoła. Przecież ja organizuję, my się, my się spotykamy parę razy w roku. z nasza, nasza szkoła, właśnie nasza klasa. Mhm. I to jest właśnie fajne, bo, bo właśnie ta integracja taka, chyba duchowa, następuje chyba najbardziej, można ją rozwinąć właśnie w wieku szkolnym, czyli w tym wieku takim edukacyjnym. I to jest dosyć istotne, bo jak, jeżeli myśmy przetrwali, czyli mhm. poczuliśmy tego ducha, tego, czy, czy klasy, czy liceum, i do tej pory my się spotykamy ostatnio też właśnie często do właśnie do Warszawy jadę, bo, bo tam po prostu się spotykamy, mamy swoją kawiarnię i bardzo fajnie jest. No, teraz oczywiście. Tam ta intensywność i ta świeżość. Tak, świeżość, jest. ale to się ma, to się niesamowite, bo to właśnie czuję się. Ja, i ja uważam właśnie, że dosyć jest właśnie istotne, że ja mam wrażenie często, że ludzie tak owszem spotykają się, byją, bywają tu, nie wiem, na imprezę i tak dalej, ale te, ten duch taki jest ważny bycia, czyli tej poczucia tej wspólnoty. Mhm. I, I sądzę, mówię, no tak jak mówię, no potrzebny jest taki lider czy potrzebne są takie miejsca, gdzie właśnie tego ducha będzie się można wykrzesać. Tak, ale też ciekawości siebie. Tak? Zdecydowanie. Zdecydowanie, dlatego mhm. ja zawsze kładę nacisk na, na czytanie. Na czytanie, bo czytanie od razu się tworzy pewien obraz, prawda? Niko nam nie narzuca. Czyli już nie mamy tej. tej. Film to samo jest, bo w filmie, mimo że mamy jakiś obraz, to my gdzieś tam podskórnie, czy, czy dwutorowo, myślimy też o swoich przeżyciach, na przykład albo o przeżyciach ludzi innych, czyli to nie jest takie, że my oglądamy jakiś tam obraz. Oczywiście, że są takie filmy, no, ja oczywiście tutaj kategoryzuję, bo zawsze mówię to kino hollywoodzkie, smrodek hollywoodzki, ale przecież kino europejskie jest genialne i teraz jest naprawdę taka duża różnorodność, nie mówię o kinie polskim, bo kino hmm. polskie w tej chwili też jest genialne. Pani Elu, to podsumowując naszą rozmowę, jaki film poleciłaby Pani naszym słuchaczom? Jaki... No, pff, tak się mocno Może zastanawiam. Może coś, coś z nowości? No z nowości to ja bym tego Koreę to jest Hirokazu Koreeda, to jest Japończyk, mm -hmm. który robi filmy o rodzinie, głównie. Mm -hmm. On zrobił takie filmy jak y, Nasza Młodsza Siostra, Poburzy, jak Ojciec i Syn, to jest mój ulubiony film. On pokazuje właśnie, nie narzucając taką, jak gdyby stoi z boku, jak Ojciec i Syn to jest o podmienionych dzieciach, ale to jest tak pokazane genialnie, szczególnie te ostatnie sceny. On ma po prostu takiego ducha wyczuwa tej rodziny. I teraz ostatnie, no to jest ten Prawda z Katrin Denev z Juliette Binoche, Ethanem Hawkiem. Więc to jest, to jest, to jest genialny film Japończyk, który, który są różne la vérité. To są, to są, przecież to są różne kody kulturowe, Japonia i Francja, Europa, prawda? Mhm. I on tak fantastycznie się wkomponował w to wszystko, właśnie bez jakichś takich sentymentalizmów, bez, bez jakichś takich no, przekazań. My to po prostu oglądamy wciągnięci w ten, jak się rozwija. Z którego roku to film? 2019. On był, on, no, jeszcze on zdobył nagrodę w kan za złodziejaszki, za ten film złodziejaszki. Ale co jest, co jest, co jest właśnie ważne w tym, w, tym, w tym przekazie? Bo tak jak powiedziała główna bohaterka, prawda nie jest interesująca. Więc <laughs> tu nie rozważamy, czy prawda, kłamstwo i tak dalej. Ale, ale po prostu właśnie jak to się odbywa, właśnie, że ktoś rzuci jakąś, jakieś kłamstwo czy coś, i później jak to się rozwija, jak to ma wpływ na rodzinę, jak się później te relacje kształtują, tu bym zwróciła na to uwagę. I polecając oczywiście inne filmy, bo ja jestem Nichon Filką, tak jak ja mówię, z Japonii cały czas mnie ta kultura jednak fascynuje i ona jest we mnie i też dużo rzeczy czytam i. i... Ale osobiście też tam pani była, tak? Tak, oczywiście, także to, to, to jest. Wielokrotnie? Druga... No, trzy razy byłam, także to nie jest tak dużo razy, ale, ale właśnie mówię, wszystko co japońskie zawsze mnie to bardzo jakby fascynuje, więc to czy ta filozofia japońska, czy właśnie kobieta w Japonii. Ja dużo prac napisałam o Japończykach, także nawet korupcję w Japonii, także. <śmiech> <śmiech> także także mam dosyć duże takie spojrzenie, właśnie bardzo takie no, ogólne na Japonię i też właśnie wiem, że są stereotypy, bo Japończycy to są tacy, nie. Poznaj Japończyka, dopiero będziesz wiedzieć. Poglądaj właśnie filmy w Japończyka. To, to... No my nie mamy takich okazji tutaj rzadko w Europie. Może w Warszawie tak, ale no jedna u nas tutaj. Ale wie pani co, ja jeszcze wrócę do młodości, bo ja mówiłam, że byłam w Skierniewicach. To jest jakieś 80 kilometrów, 77 Warszawa, no mniejsza z tym, coś koło tego. I ja pamiętam, że w, jak ja byłam w szkole podstawowej, to nasza szkoła organizowała co miesiąc wyjazdy do Warszawy, do teatru. I pociągiem jeździliśmy. Siadaliśmy w ten pociąg półtorej, czy tam do dwóch godzin, bo on wtedy tak jeździł. Mm -hmm. I, I jeździliśmy tam. I ja pamiętam właśnie Warszawę już z tych lat wczesnych, y, dziecięcych, mm -hmm. bo jednak była taka organizacja. Więc tak samo ja teraz też tu siedząc gdzieś tam na, na daleko, ale. Komunikacja naprawdę jest tak doskonała, że, że można sobie zorganizować. I ja sądzę, że jeżeli są instytucje kulturalne, bo wiem, że w, w, wiem, że Wełku się organizuje często wyjazdy, na przykład do Białego Stoku. Jest fantastyczny, ten, ta opera w Stoku. fantastyczne mm -hmm. przed, przedstawienia są. No też mamy Olsztyn stąd, prawda? Czyli 150 km to nie jest koniec świata. 120 nawet? Tak, no to stąd, <laughs> bo ode mnie będzie więcej, ale ja mówię, no, jeżeli ktoś bardzo chce, no, ja cały czas powiem, że ja kiedyś jechałam całą noc na festiwal Nowe Horyzonty do Wrocławia, bo chciałam to obejrzeć. Czyli, jeżeli się naprawdę coś chce, to naprawdę możemy. I jeszcze raz powtórzę, i może tak na zakończenie. Stwarzajmy, patrzmy na świat swoimi oczami. Nie tymi narzuconymi imaginariami, jak to niektórzy określają socjologowie czy politolodzy, tylko właśnie odkrywajmy świat sami przez siebie. I to jest ważne, bo wtedy, wtedy Miejmy dopiero... Miejmy tę odwagę. Miejmy tę odwagę, tak. I tę otwartość. Tak jest. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była Ela Topolska, socjolog. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Polskie Radio Orzysz.